Hej, witam Was serdecznie na portalu wideotesty.pl. Mam na imię Mateusz i dziś zajmiemy się smartfonem Archos. Będzie to smartfon z 8-rdzeniowym procesorem. Jeszcze takiego nie testowaliśmy na portalu wideotesty.pl. No i teraz będziemy mieli okazję. Zapraszam do oglądania. Zanim przejdziemy do samego testowania, oczywiście zobaczymy, co nasz Oxygen Archos 50C Oxygen 50 Cent, chyba nic wspólnego ta nazwa nie ma z tym słynnym raperem. Zobaczymy, co nasz smartfon ma w pudełku. Nie ma za wiele, szybki unboxing, więc szybkie rozpakowanie, więc zobaczymy, co tutaj jest w pudełeczku. Oczywiście można się spodziewać zwykłe słuchawki bez szału, tylko mamy napis tutaj kanał prawy, lewy, ładowarka, kabel do komputera, instrukcja obsługi, aha, i jeszcze takie coś, nie, taki gadżet, czyli przejściówka po prostu zwykłej karty microSIM do właśnie zwykłej karty. I tak by wyglądał cały zestaw. Tutaj jeszcze widzimy najważniejsze rzeczy na samym pudełku. Z tyłu specyfikacja, ale oczywiście o specyfikacji samej sobie powiemy za chwilę, bo to jest najważniejsze. Tak wygląda smartfon Archos. Archos, firma nieznana praktycznie zupełnie na polskim rynku. Trudno ją zobaczyć w sklepach, w marketach nawet. No ale zdecydowałem się na model tego telefonu, tego smartfona z racji tego, że właśnie ma 8-rdzeniowy procesor. Szczerze myślałem, że przedtem będę testował 8-rdzeniowy procesor na systemie Android troszeczkę wcześniej i troszeczkę z inną firmą. Miałem na myśli przede wszystkim samego Samsunga. Stało się zupełnie inaczej i Archos rozpoczyna właśnie tutaj serię 8-rdzeniowych procesorów i na pewno będę porównywał tego smartfona do innych właśnie późniejszych smartfonów, które wyjdą, o ile wyjdą na naszym rynku i o ile będę je testował. Jeżeli chodzi o sam wygląd Archosa, no może się podobać. Nie jest taki, można powiedzieć, wtórny, tak jak inne właśnie smartfony właśnie takiej, można powiedzieć, za wschodniej granicy, czy bardziej jeżeli chodzi o po prostu Chiny. Na myśl tych właśnie chińskich smartfonów może tutaj wyglądać, czy przychodzić na myśl tył urządzenia wykonany z takiego nagumionego samego plastiku, no i aparat 8-megapikselowy z diodą doświetlającą LED, maskownica. Jeżeli spojrzymy na tył, faktycznie może to nam przypominać. Po lewej stronie znajdziemy przycisk od ściszania i od zgłośniania tutaj naszego urządzenia, a po prawej stronie znajdziemy przycisk włącz, wyłącz, zablokuj, odblokuj. Na samej górze znajdziemy jack 3,5 mm oraz mikrofon redukcyjny. No i na samym dole znajdziemy mikrofon, ten taki już normalny, oraz wejście na jack oraz wejście na kabel micro USB, przepraszam. Jeżeli chodzi o spasowanie tego smartfona, no troszeczkę skrzypienie możemy tutaj usłyszeć. Są pewne niedociągnięcia tutaj w spasowaniu tej tylnej klapki. Może dokładnie tutaj też zobaczycie, albo i nie. Może Wam przybliżę, to jest dość ważne. A może nie? A, jakoś to wrzucę w film, żebyście dobrze to zobaczyli. Front ekranu to jest 5 cali, czyli dość spory ekran o rozdzielczości HD, czyli 1280x720 piksele, zrobione w technologii IPS-owej. To faktycznie widać, kąty widzenia są tutaj dość przyzwoite. Nic nie wiem o samym szkle tutaj, jeżeli chodzi o którym przykryty jest panel dotykowy. Chyba nie jest raczej to szkło Gorilla Glass, aczkolwiek na pewno to jest jakieś tam, powiedzmy, szkło mineralne. Przez tę chwilę, przez te właściwie tydzień, gdzie testowałem tego smartfona, jakoś ono się nie zarysowało, więc przyjmijmy, że jest faktycznie w jakiś tam sposób odporne na zarysowania. Jeszcze tutaj znajdziemy oczywiście kamerkę, 2 megapiksele. Tutaj jeszcze mamy czujnik zbliżeniowy, czujnik światła, więc wszystko na swoim miejscu i trzeba przyznać. Więc jeżeli chodzi o ekran, to jest całkiem przyzwoite wrażenie. Co jeszcze? No przede wszystkim może przejdźmy właśnie do tej specyfikacji. No i to jest najważniejsze, czyli mamy tutaj dostępnego 8-rdzeniowego Mediateka.
MediaTek, dokładna nazwa tego procesora to jest MT6592 o taktowaniu 1,7 GHz, czyli naprawdę, naprawdę sporo, jeżeli chodzi o i samo taktowanie, no i ilość tych rdzeni. Jeżeli chodzi o procesor graficzny, mamy tutaj Mali 450MP, no i przy tej rozdzielczości smartfon radzi sobie bardzo przyzwoicie. Dla niektórych może być ciekawy, ciekawy wynik benchmarku AnTuTu 25501 punktów. Trudno mi powiedzieć, trudno mi się odnieść do jakiegoś innego smartfona. No to jest pogranicze, można powiedzieć, S4, HTC One, można powiedzieć, takich rocznych smartfonów, czyli jednak ten MediaTek 8-rdzeniowy no nie bije na głowę, można powiedzieć, tych najnowszych Z2, S5, powiedzmy, czy M8. Ciekawe rzeczy się dzieją na przykład w benchmarku Quadrant, gdzie smartfon osiągnął 15 tysięcy punktów i to już jest wynik, który przewyższa na przykład Samsunga Galaxy S4 czy na przykład samego One'a, więc wydaje mi się, że tutaj benchmarki troszeczkę się w tym razem gubią, jeżeli chodzi o właśnie tego typu wynalazki. Jeżeli chodzi o system operacyjny, mamy tutaj Androida wersji 4.2.2. Nie jest to najnowszy system Android, praktycznie bez nakładek, ale dodano kilka aplikacji od firmy Archos, czyli właśnie Archos Muzyka i Wideo. Właściwie to są dwie aplikacje, które tutaj są firmowane przez tą firmę. Mamy jeszcze menadżer plików, no i to jest praktycznie wszystko. Radio FM, oczywiście stereo. Może wejdźmy do ustawień, bo też ważne rzeczy się dzieją. Oczywiście mamy tutaj wejście na dwie karty SIM. Niestety smartfon nie obsługuje tutaj LTE. Dobrze czy niedobrze, no na czymś trzeba było zaoszczędzić, tak samo jak nie ma na przykład NFC, ale ma oczywiście Bluetooth wersji 4.0, a GPS, czyli te podstawy jak najbardziej ma. Niestety część funkcji nie została tutaj też przetłumaczona. Oczywiście klawisze są fizyczne, na ekranie nie są właśnie fizyczne, ale to już jest taki znak czasów. Więc tutaj można powiedzieć mały minusik, jeżeli chodzi o tłumaczenie też systemu. Nie są przetłumaczone, niekiedy bardzo, bardzo mnie to boli. Warto o tym wspomnieć, żeby telefony, smartfony wydawane na polski rynek były faktycznie dobrze przetłumaczone, ale to też nie jest jakaś tam specjalna nowość. Wiele innych marek, już nawet liczących się, tak jak nie wiem, Overmax, GoClever, Evolveo, no, które już na rynku polskim są już kilka lat, niestety też do końca nie tłumaczą samego Androida. Może przejdźmy do internetu tym razem. Wejdźmy sobie na stronę wideotesty.pl, zobaczycie, jak to wszystko chodzi. Oczywiście źle wpisałem. Dotyk jest bardzo, bardzo przyzwoity. Tutaj nie ma jakichś, można powiedzieć, niedoróbek. Percepcja jest bardzo, bardzo przyzwoita. Jak widzicie, strony wczytują się też dość szybko. Multitouch też działa. Zapraszam Was na stronę wideotesty, tam jest już nowa szata graficzna włączona, czyli jak najbardziej będzie się zdecydowanie lepiej korzystało z naszego portalu. No i tak jak widzicie, nie ma jakichś absolutnie żadnych problemów z przeglądaniem internetu. Czyta się to wszystko komfortowo, przegląda również, tak jak powiedziałem, multitouch też. Ekran IPS-owy jednak robi robotę i to trzeba otwarcie przyznać. Przejdźmy może jeszcze do samych multimediów, jak już tutaj jesteśmy. Może wejdźmy w tą muzykę. Zobaczymy, jak Archos gra. Może wejdźmy w coś lepszej jakości. Albo po prostu może się nie da lepszej jakości zrobić. Nie gra źle, nie gra źle. Szału też nie ma. Troszeczkę drażni ucho, troszeczkę zniekształca wysokie tony. Średnio gra, tyle wam powiem. Na słuchawkach jest odrobinę lepiej, ale też jakiegoś strzału no nie ma. Słyszałem już lepsze smartfony,
Jeżeli chodzi właśnie o ten tutaj muzyczny odtwarzacz Archosa, też jest dość przyzwoity, dość czytelny. Mamy tutaj oczywiście wykonawców, utwory, więc można powiedzieć wszystko na swoim miejscu. Jeżeli chodzi o aparat, aparat 8-megapikselowy, oczywiście zdjęcia wrzucę na stronę wideotest.pl, ale przy was jakąś fotkę zrobię poglądową. Okej, samouczek, muszę wam tutaj przyznać, że smartfon się ostatnio zaktualizował, ale cały czas jest wersja 4.2.2, więc żadnej nowej wersji po prostu zwyczajnie nie dostałem. Okej, wejdźmy w galerię. Lekko prześwietlone zdjęcia, ale szczegółowość trzeba przyznać, że dość niezła. Oczywiście jak najbardziej wrzucę te wszystkie zdjęcia na, tak jak powiedziałem, na stronę wideotesty.pl i tam będziecie mogli sobie zobaczyć, jak to wygląda. No dobrze, a jak smartfon radzi sobie w grach? Mali 450 MP, oczywiście zainstalowałem Dead Trigger, no i tutaj żadnych praktycznie problemów z korzystania z tego smartfona nie ma. Duży, fajny IPS-owy ekran, do tego 8 rdzeni, wszystko powinno hulać jak najbardziej i też jakichś specjalnych nie ma problemów z przegrzewaniem tego smartfona mimo tak potężnego procesora. Jest oczywiście smartfon ciepły, ale nie jest gorący, dość dobrze radzi sobie tutaj z odprowadzaniem ciepła ten procesor, więc nie ma żadnego problemu, ale chwilę pograjmy, zobaczmy jak to działa. Z problemów z systemem czasami są, czasami wywala powiedzmy grę, czasami jakąś aplikację. Mniej więcej wygląda. Można się pokazać na ulicy z tym smartfonem. Myślę, że nie będzie jakiegoś problemu, jakiegoś wstydu. Może wam przybliżę troszeczkę. Żadnych problemów, ale może jeszcze weźmy w same ustawienia opcje, jeżeli chodzi o grafikę, zróbmy na mega. I teraz zobaczmy, jak to będzie działało. Nie ma jakiegoś problemu przy full detalach. Wszystkie światła są, cienie jak najbardziej też są. Jest ok, myślę, jest naprawdę ok. Może wyjdziemy z gry i tutaj jeżeli chodzi o Dead Trigger i takie full detale, więc też jest jak najbardziej ok. No i w sumie tyle. Sprzęt dość ciekawy,
ta specyfikacja nie urzekła mnie, nie zrobiła na mnie takiego wrażenia. Wszystko chodzi w miarę płynnie. Gry 3D, wiadomo, The Trigger i inne też raczej powinno, ten smartfon powinien sobie z nimi radzić. Multimedia, można powiedzieć, raczej są nijakie, raczej na minus. Aparat 8 megapikselowy, średnie odwzorowanie szczegółów, ten tylny głośnik też nie najlepiej gra, ale sam panel na przykład dotykowy bardzo, bardzo przyzwoicie. Trochę szkoda tych klawiszy tutaj, one bardzo słabo się podświetlają, no i też niekiedy ciężko po prostu gdzieś coś wycelować, ale sam dotyk też jest w miarę okej. Smartfon nie jest tani, powyżej 1000 zł. Myślę, że możemy coś już znaleźć renomowanej marki. Myślę, że tutaj powinno napisać się jakieś w miarę dobre oprogramowanie do tego, w miarę świeżego Androida, może by sobie poradził z tym. Android 4.2.2 no niestety ma pewne trudności z ogarnięciem właśnie tego procesora, jeżeli chodzi o optymalizację. Tak mi się przynajmniej wydaje. Warto się zastanowić, zapraszam do recenzji tego produktu. No i co wy myślicie o 8-rdzeniowym Archosie? Czekam na komentarze. Subskrybujcie, komentujcie. No i co? Do następnego razu. Trzymajcie się, hej!